Jak szybko biegają psy? Odpowiedź, oczywiście, jest różna w zależności od psa. Małe psy, psy mające budowę, która nie jest dostosowana do szybkiego biegania, nie będą nigdy tak szybko biegać jak te psy, których budowa oraz oczywiście układ oddechowy, układ krwionośny jest przystosowany do szybkiego biegu. Oczywiście najszybsze są harty. Jedne z hartów, czyli greyhoundy, które potrafią biec z prędkością prawie 70 km na godzinę. 66, 67 km na godzinę to prędkość, jaką są w stanie te psy osiągnąć, czyli bardzo, bardzo dużo. Oczywiście harty są do tych dużych prędkości do osiągania tych dużych prędkości przystosowane. Wystarczy spojrzeć jak są zbudowane, o tym będzie za chwilę, ale te prawie 70 km na godzinę to naprawdę coś robiącego wrażenie. I takie bardzo duże prędkości, ponad 50-55 na godzinę, to głównie domena, oczywiście, hartów, ale nie tylko, ponieważ również inne psy myśliwskie, pamiętajmy, że harty wywodzą się z psów myśliwskich, potrafią osiągać te bardzo duże prędkości. Na przykład wyżły, które potrafią biegać naprawdę bardzo, bardzo szybko o wiele szybciej niż kiedykolwiek człowiek może biec. Pamiętajmy, że Pozostałe psy nie są w stanie aż tak szybko biegać. Te prędkości powyżej 50 kilku kilometrów na godzinę są dla nich po prostu nieosiągalne. Oczywiście chodzi tutaj o to, że nie są wzbudowane w ten sposób, żeby tak szybko biegać. Pamiętajmy, że harty wyżły są to psy, które od tysięcy lat niejako były przez nas ludzi, ale nie tylko nakierowywane na ten szybki bieg. Żeby te prędkości, jakie osiągają chwilowe prędkości, ponieważ pamiętajmy, że te psy nie są w stanie przez dłuższy czas utrzymywać tych na przykład 60 kilku kilometrów na godzinę, żeby te prędkości osiągały i było to wykorzystywane do polowań. Taki szybki pies, taki pies, który potrafił biec bardzo szybko, szybciej niż na przykład obiekt, który miał złapać, pozwalał myśliwym upolować przeróżne zwierzęta. Dodatkowo takie psy bardzo często musiały sobie też samodzielnie radzić ze zdobyciem pokarmu, no i ta prędkość również im pomagała. Gdy mówimy o tego typu psach, mówimy o tych dużych prędkościach. Te zwykłe psy, takie psy, które raczej są obok nas, to ich w przypadku ta średnia prędkość to około 30-30 kilku kilometrów na godzinę. Oczywiście mowa tutaj o psach, które mają wielkość średnią. Są to też psy duże, inaczej jest w przypadku psów małych, psów bardzo dużych, gdzie ta prędkość często jest niższa. Ale można przyjąć, że 30 kilka i niekiedy nawet 40 kilka kilometrów na godzinę to taka domena, jaką są w stanie te psy osiągać oczywiście w odpowiedni sposób do tych prędkości przystosowane. Pamiętajmy, że tymi najszybszymi psami są oczywiście harty, takie jak Greyhound. Bożoj, hart Hartangielski, ale też te wspomniane na przykład wyżły. Ogólnie psy myśliwskie, psy, które miały szybko biegać i osiągać naprawdę bardzo duże prędkości przez chwilę. I one są w stanie biegać z prędkościami ponad 50 km na godzinę. Ale może kilka słów o ograniczeniach. Ponieważ kiedy patrzymy na nasze psy, zdajemy sobie sprawę, że na przykład psy, które mają krótsze nogi, nie są tak mocno umięśnione, czy też są po prostu ciężkie, albo ich budowa jest niesprzyjająca osiąganiu dużych prędkości, nigdy nie będą tak szybko biegały, nawet jeśli byśmy z nimi trenowali całe życie. Do tego oczywiście niewydajny układ oddechowy, układ krwionośny, to też rzeczy, które powodują, że na przykład nasze mopsy, buldoszki, one nigdy nie będą tak szybko biegały. To jest po prostu niemożliwe. One w sposób fizyczny są do tego nieprzystosowane, ale również w drugą stronę. Psy bardzo duże, takie jak Mastiw angielski, Bernardyn, one też nie będą biegały bardzo szybko. Po prostu w ich przypadku no, te prędkości nie mogą być osiągane ze względu na ich wielkość i ze względu na ich masę. Ale jaka jest recepta na szybkiego psa? Po pierwsze, wystarczająco długie nogi ale one muszą być też odpowiednio umieśnione, Następnie optymalna masa ciała. Pamiętajmy, że przecież te szybkie psy, takie jak harty wyżły, chociaż są wysokie, to są to psy raczej lekkiej budowy. Oczywiście umięśnione, jednak nienadmiernie. Szczupłe, smukłe, to wszystko umożliwia im osiąganie naprawdę wysokich prędkości. Dodatkowo wspomniany układ oddechowy, układ krwionośny. Szybki bieg to bardzo duże zapotrzebowanie na tlen, na dostarczenie tym mięśniom energii. I oczywiście no, mięśnie nie używają tylko tej energii dostarczanej w tej chwili, ale to już jest zupełnie inny temat. Jednak w przypadku psów układ oddechowy odpowiedni układ oddechowy odpowiednio duże płuca odpowiednio duże możliwości dostarczania tego powietrza do płuc. Powodują, że taki pies może biegać szybko. Dodatkowo, oczywiście, ten układ krwionośny, który jest w stanie ten tlen i inne rzeczy dostarczyć w odpowiedni sposób do całego ciała, do organizmu tego psa. Tutaj musimy zwrócić uwagę na psy, na przykład z krótką kufą, które mogą mieć problemy z oddychaniem. Tutaj to oddychanie może być na tyle utrudnione, że może to sprawiać problemy, dyskomfort w zwykłym, nawet codziennym życiu, a co dopiero kiedy na przykład chcemy, żeby ten pies biegał no i biegał zbyt długo albo zbyt intensywnie. W przypadku takich psów, taki zbyt intensywny wysiłek fizyczny może być nawet dla nich zagrożeniem. Dlatego, kiedy wybieramy psy, nie kierujmy się wyglądem, tylko kierujmy się tym, żeby ta kufa była oczywiście. Odpowiednio długa, żeby on mógł normalnie oddychać. No i pamiętajmy, że ten bardzo intensywny wysiłek fizyczny, czy też długotrwały, czy intensywny, w ich przypadku musi być no, raczej ograniczany i robiony po prostu z głową. Więc mamy długie nogi, odpowiednio silne mięśnie, odpowiedni układ oddechowy i krwionośny oraz masę. Pies nie może być zbyt ciężki. Te harty, te wyżły, chociaż są psami dużymi, wysokimi, to jednak ich waga nie jest bardzo duża. To są psy stosunkowo lekkie, kiedy spojrzymy na przykład na ich wysokość. One nie mogą być zbyt ciężkie, ponieważ to przeszkadza osiągać maksymalne prędkości. Ale kiedy mówimy o szybkości, o prędkościach, jakie osiągają psy, najczęściej myślimy o prędkościach maksymalnych, o tych 60 kilku kilometrach na godzinę. W rzeczywistości nie zawsze jest to coś, co nas interesuje, ponieważ wiele osób poszukuje psa, który może biec z dużą prędkością, stosunkowo dużą prędkością, ale przez długi czas. Czyli psy, które nie biegną intensywnie, bardzo szybko przez chwilę, tylko psy, które są w stanie utrzymywać duże prędkości oczywiście nie tak duże jak te sprinty. Tylko prędkości na przykład dwadzieścia kilka kilometrów na godzinę przez długi czas. I długi czas to jest kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów. Wiemy, że są psy długodystansowe, o niesamowitej wytrzymałości, które są w stanie utrzymywać tą wysoką prędkość przez bardzo długi czas. Dla nas oczywiście nierealne. Chyba że należymy do grona najlepszych maratończyków, czy też biegaczy długodystansowych, no, ale to jest zupełnie inna kategoria. I oczywiście te psy będą wolniejsze, jeśli chodzi o tą prędkość maksymalną, ale żaden hart, żaden wyżeł nie jest w stanie przez tak długi czas biec z prędkościami, jakie te psy, na przykład haski, malamuty i inne, są w stanie utrzymywać. Oczywiście Husky, Malamut to taki przykład, tych psów jest więcej i są to psy nawet bardziej sprawne, jeśli chodzi o te biegi długodystansowe niż Husky czy też Malamut, ale wiemy o co chodzi. Mamy prędkość maksymalną, czyli takich sprinterów, ale mamy też długodystansowców, którzy są w stanie utrzymywać niższe prędkości, ale przez niesamowicie długi czas. Czy biegać z psami, może tak na koniec? Oczywiście, ale tutaj jest tak samo jak z nami. Na początku musimy zaczynać od mniejszych odległości, słabszego tempa, dostosować to do wieku psa, do jego budowy. Pamiętajmy, że to bieganie z tymi najmłodszymi psami nie zawsze jest dobrym pomysłem, a często może nawet sprawiać bardzo duże problemy w późniejszym etapie ich życia. Do tego oczywiście muszą być odpowiednie warunki, odpowiednia powierzchnia. Musimy im dawać odpocząć to jest, bardzo, to jest bardzo ważna sprawa. Musimy je obserwować oraz to bieganie musi być w na przykład chłodniejszych. I to bieganie na przykład musi być rano, wieczorem, kiedy jest zbyt gorąco. Musi być rozgrzewka, musi być spełnione wiele warunków. I tutaj podobnie ma się to do tego biegania przez nas. Spokojnie, powoli i naprawdę efekty mogą nas bardzo szybko zaskoczyć, ponieważ psy, zwłaszcza te średnie, duże, potrafią naprawdę bardzo długo i szybko biegać. Lepiej najczęściej od nas. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.